opowiada ona po prostu o swoim widzeniu świata, o swojej wrażliwości, namiętnościach. I te namiętności często są piękne, bo ona się zakochuje, bo ona pragnie miłości, czułości, pragnie mieć dom, dzieci, a jednocześnie pojawiają się w niej namiętności, pragnienia, które my staramy się ukryć. To make you my very own, pitch me tiger when I'm close to you. Wow, 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 tiger, tiger, I don't know what to do. Tam jest tak duży wachlarz namiętności, emocji, barw i tyle twarzy jednej osoby, że właściwie czytając miałam poczucie, że wszystkie te wizerunki odnajduję w sobie. W trakcie mojej pracy spotkałam dziewczyny, które wiem, że w jakiś sposób albo otarły się o ten zawód, albo pracują w nim. I po prostu po nich tego nie widać, one są normalne. The release of talking about the unhappy home situation. My wife has saved many a marriage. And possibly even lives. Praca nad scenariuszem to była praca spotkanie, to było spotkanie z Magdą Natowską. I właściwie prawie przez rok to było ścieranie się dwóch osobowości, mojej i Magdy, i dwóch wizerunków świata. Czujemy, że siedzimy w jakimś takim własnym świecie, nie w złym tego słowa znaczeniu, ale w świecie, nie wiem, Warszawy, Krakowa, Gdańska. I powstał pomysł, że w takim razie, no to pojedźmy, skonfrontujmy to z innymi stolicami, na przykład z Berlinem i Londynem i po prostu zobaczmy, jak ludzie traktują, w ogóle myślą na ten temat, jak z nim żyją, w sensie jak na co dzień to wygląda w innych stolicach. Jay dla mnie to ja i moje myślenie o kobiecie, kiedy miałam lat 16. Jay dla mnie to dziewczyna, która płacze na moich warsztatach. Jay dla mnie to opowieść o sąsiadce, której nikt nie akceptuje. Jay dla mnie to jakiś rodzaj prowokacji myślenia prowokacji mnie do pewnych działań i wrażliwości nie tylko teatralnych, ale także społecznych. Jay dla mnie jest taką kobietą, która wpadła w jakiś taki trans samotności. Ja myślę, że jest to taki stan, który jest nieobcy
wielu ludziom. I jest to coś takiego, że ona miota się gdzieś sama ze sobą, mając świadomość tego, że na przykład ma wyczucie poezji, obserwowania świata w sposób jakiś taki poetycki, ma świadomość swojego wdzięku, a z drugiej strony jego braku. Po pierwsze uświadomiłam sobie, że aktor na scenie, będąc samemu, musi być w ogromnej kondycji fizycznej i psychicznej. A dwa... It's likely to affect the way I live. Or the money I earn. Co się z nimi dzieje w ich życiu prywatnym, tego tak naprawdę nikt nie wie. Pete? Are you sure? Myślę, że Jay nie jest nadzwyczajna. Myślę, że człowiek, który jest sam, na przykład w domu, może sobie pozwolić na innego rodzaju emocje sam ze sobą, niż jeśli by mieszkała z kimś na przykład. Perfect desire. The act that it even exists is frightening. Frightening, but exciting at the same time. Others, among the malingers who incite pity, are a vast army of lonely, unloved, and unwanted men. They come to us seeking oasis in their loneliness, fooling themselves out of desperation that the friendliness they have bought is genuine, feeling at home in the warm pink glow of shaded lamp and fire and feminine company. One nic specjalnego nie robią, tylko widać, że to jest prostytutka. A tekst jest oryginalnym wspomnieniem londyńskiej kurtyzany z lat 50. I want two lips to kiss.